Plagueis nie żyje. Teraz ci przykro, Kal, tak? A jak mordujesz szturmowców na prawo i lewo, to wszystko jest okej. O, to co? No dobra, wystawmy zbrodniarza wojennego, powinien sobie poradzić. Łatwo. Kal pewnie jest z tego zadowolony! Okej, całkiem podoba mi się ta gra, zagrajmy parę rundek. Dobra, generalnie rozkminiłem po paru grach, że ten gość z kosturem i droideka to jest mega OP combo. Więc po prostu cały czas używam tej dwójki i cały czas wygrywam. Słyszałam od Greeza, że nasz dzielny Kal po prostu wykosił tych wszystkich bandytów i nawet się nie spocił. O, Kal, tu jesteś! A więc tak właśnie było? Nie. Mówiłam ci, Greez kłamie. Co za wstyd! Musi zapłacić. Powinniśmy go przekląć. Sprawdź, by cierpiał. Bardzo podoba mi się jej sposób myślenia. Nie zdoła ci smażyć steków ze skaza. Nikt cię nie pytał o zdanie, Calu Kestisie. Co to za smród? Jaki smród? Z tego statku można by jeść, ale nie próbuj, bo chcę, żeby było czysto. Też to czuję. Żartujesz sobie? To na pewno Kal. No spierdalę. I znajduje dziwne droidy. No i te jego stroje. Chyba ich nawet nie czyści. Ej, ja tu jestem, ja to słyszę. Powinniśmy je spalić. Wiesz co? Masz rację. Powinniśmy. Wow. Szybko się rozkręciliście. Jedno uderzenie z miecza świetlnego i po nich. Wystarczy, żebym trójkąt nacisnął i wszyscy nie żyją. Zobaczymy, czy wtedy będą tak gadać. Mam pomysł. Zrobimy bitwę Pokémon. I zwycięża ten pod moją kontrolą. Hello there. He? Co to było? Ohoho, ale poleciał. Hello there. Wykryto anomalię wizualną. Ludzie nazywali mnie brzydkim, ale jeszcze nikt nie nazwał mnie kiedykolwiek anomalią wizualną. Chociaż z drugiej strony anomalia to coś wyjątkowego na swoją skalę, więc może właśnie nazywa mnie przystojnym. Ani drgnij! Nie przypuszczę cię! Widziałem, co zrobiłeś wreszcie, ty ścierwo Jedi, ty! Ale ja się tak nie dam! Nawet twoje czary nie przebiją się przez 15 centymetrów imperialnej transparistali! Przeprowadzam inspekcję. Masz rozkazy mnie przepuścić. Przeprowadza pan inspekcję. Mam rozkazy pana przepuścić. Przepraszam za opóźnienie, ser. Wszystko jest na pewno zgodne z regulaminem. Miejmy nadzieję. Ocelaj! Szykuj się na śmierć! Nie! To Rick. Specjalista do sprawy drzwi. Najtrudniejszy boss. O! Nie wiem, jak sobie dam radę. O nie, nie radzę sobie. Nie mam szans. Jakoś mi się udało. Dobra, tu jest wysoko. Dobrze, to znaczy, że mamy high ground. A to co, miasto w chmurach? O, całe szczęście, że akurat na tej jednej konkretnej górce pośrodku bitwy w kompletnie randomowym miejscu na tej całej planecie jest akurat ten ptak. Gdyby go tu nie było, Kal autentycznie nic by nie był w stanie zrobić w tej sytuacji. Ej, chcesz zobaczyć widoki? Zestrzelili swojego! Ej, chcesz zobaczyć widoki? Patrz! No co to ma być? To będzie łatwe. Najgorsze jest to, że czasami zanim się połapiesz, że ma być jakiś śmieszny tekst, to już jest za późno. Czego szukacie w obserwatorium? Wydaje mi się, że coś tu jest nie tak. Zrobiłem co kazałeś, wypuść mnie! Dobrze. No i wiem, jak to się skończy. No właśnie. Żałosne! O! Nie to chciałem zrobić. Okej, jestem z powrotem, możemy się bić. Jak mogłeś pozwolić, żeby galaktyka padła ofiarą tego mizernego imperium? Uważasz się za silnego, lecz poniosłeś klęskę! No come on, Kal miał jakieś 8 lat wtedy. Faktycznie to w 100% jego wina, że zakon Jedi upadł. To będzie porażkowa. Co? What the f... On ma drugą rękę! Ukrywał ją w rękawie przez cały czas. What the fuck? No już dobra, w sumie pola antygrawitacyjne to norma w Star Warsach. Nie wiem czemu mnie to zadziwia. This is getting out of hand. Now there are two of them. Czyżby miało się udać za pierwszym razem? Nie, tak blisko było. Tak blisko. Czuję to. Czyli Greez miał rację, jednak śmierdzę. He? Cal zmienił płeć. Co się stało? To jakaś halucynacja mocy. Karmiona strachem. Wykorzystałem ją. Mam więcej herbatki, ale trochę to ciężkie. Gdyby ktoś zechciał mi z tym pomóc, byłbym wdzięczny. O, dzięki. O, haha, bardzo śmieszne. Już wiem, czego pragnę. Najwyższa pora. Siły Imperium nadciągają z każdej strony. Znaleźli nas. Uciekajcie stąd. Zatrzymam ich tak długo jak... Nie no, nie będę udawał zaskoczonego, widziałem gameplay na premierę. A jakbyś go Cal na przykład odepchnął mocą? Pamiętacie, jak Cal mówił, że czuje się źle po zabiciu Reyvisa? Do archiwum zbliża się coś straszliwego. Co takiego, twoja stara? Co ty zrobiłeś? Jeśli chcesz uratować rodzinę, to ją stamtąd zabierz. I to szybko. Co zrobiłeś? Oh shit. Zaraz każdy po prostu potrafi korzystać z mocy, każdy jest Jedi. Stylowo. Co wyglądasz? O nie, nie mam stymów. Dlaczego dopiero teraz się o tym dowiaduję? Pewnie nie miałem stymów dlatego, że miałem przegrać tą walkę. Wow, a teraz możemy mordować najpewniej przymusowo zwerbowanych żołnierzy Imperium jako Seer. O kurde, widziałem gameplay wcześniej, ale nie pamiętałem, że Vader tu będzie. Szybko, potrzebujemy high groundu. A w międzyczasie ten odcinek jest sponsorowany przez Xboxa, który dał mi za darmo subskrypcję PC Game Pass. Z tą subskrypcją za jedynie 39,99 zł miesięcznie macie dostęp do setek gier, jak chociażby Jedi Survivor i Fallen Order, Diablo 4 czy Skyrim i wiele, wiele więcej. A jeżeli kupicie z mojego linku z opisu, to może będę miał dla was lepsze deale w przyszłości. Ale wracajmy do gry. Zawsze wiedziałem, że nadmiar wiedzy zabija. Szczerze i tak przeżyłem bez leczenia zdecydowanie dłużej niż myślałem. Spokojnie, Sir, dźgnięcie mieczem świetlnym już nic nie znaczą, wszystko będzie w porządku. W ogóle Vader zastosował tu sztuczkę ze Shreka. You need to work on your aim. Chyba miałem tu czuć jakieś emocje, no ale... Ja nic nie czuję. Teraz lecimy do imperialnej placówki zemścić się na apokalipsie X-Menów. Hello there. Uruchom łączność i odwołaj alarm w bazie. Bo co? Jesteś Jedi. Wiem, do czego jesteś zdolny. A do czego nie. Are you sure about that? Bode ściągnął cię, żeby mnie zniszczyć. Nadchodzą! Po mnie chyba, że... No, Cal już się nie pierdzieli. Nowa stylowa. Mam na sobie outfit, 7 koła. Nawet Fagata znalazła dla siebie miejsce w tym odcinku. Tak w ogóle ciekawe, gdzie Cal schował swój miecz. Chociaż może wolę nie wiedzieć. Podaj cel wizyty. Dzień dobry, chciałbym zamordować Boda. To holo, które oglądał Dagan. Jeżeli myślisz, że dziecko mnie powstrzyma, to jesteś w błędzie. Nie pracujesz tu, prawda? Nie. Jeszcze nikt się tego nie domyślił. To bardzo dużo mówi o stanie Imperium. No, kończę się pakować. Nie mogę znaleźć Mukiego. Czy to jest Muki? Podobny do mnie. Ta, bo też jest rudy. Dobra, generalnie w skrócie Bode chce nas przekonać, że nie jest taki zły, bo ma córkę i chce dla niej dobrze. Inkwizytorzy zabili mu żonę, więc uznał, że lepiej się będzie z Imperium dogadać. Ten wiek nas ukrywa, dopóki tata jest przydatny. Jesteś potworem, Bode. Nie. Jestem ojcem. Ta? Jak jesteś ojcem, to pójdź po mleko. Intruz jest w moich kwaterach! Jest uzbrojony! Strzelać, by zabić! Zabić tego Jedi! Do you ever hear the tragedy of Darth Plagueis the Wise? Nawet zbrodniarze wojenni nie mają szans z ciemną stroną mocy. Hello there. Merrin! Cal! Dlaczego tu jesteś? A jak myślisz? Ratuję cię! Oh shit! O, Cal jest zdenerwowany. O, kurde, to wygląda na problem. Na problem dla nich. Do it. To on nasłał na nas Bode'a. Sir! Wszyscy zginęli przez niego! Imperium zdążyło już tyle nam odebrać! Nie chcę stracić i ciebie! Zrobi to patrząc się jej w oczy. Nieważne. Pozdrów ode mnie inkwizytorów. Dobra, Merrin nie patrzy, szybko! Nie da się. Generalnie okazało się, że jest jeszcze jedna możliwość dostania się na Tanalor, więc zostawiliśmy droida, żeby włączył jakieś coś tam i lecimy. Chwileczkę, wyjaśnijmy to sobie. Mam polecieć modliszką przez pożerającą statki mgławicę, korzystając z maleńkiego tunelu wydrążonego przez dwustuletnie urządzenie? Tak. Dobra, niech będzie. Już. Kata, twój tata ukradł coś bardzo ważnego. Chcemy poprosić go, żeby to oddał. Pokażesz nam, gdzie jest? Dobrze. Dobrze, mamy zakładnika. O nie, on ma high ground. Wyjdź na zewnątrz, Kata. Posłuchaj ich, proszę! Dosyć tego! Ja zdecyduję, co jest najlepsze dla mojej rodziny. So you have chosen. Dobra, więc z racji na to, że to ostateczny boss, to podzielę się swoją opinią o grze. Generalnie bardzo mi się podobała, widać, że twórcy dobrze się bawili podczas tworzenia jej z racji na śmieszne scenki, a zwłaszcza z racji na droidy. Bardzo mi się podoba możliwość dynamicznej zmiany rodzaju miecza świetlnego i to, jak bardzo wpływa to na rozgrywkę. Największym plusem był jednak brak tych głupich zagadek z kulkami z pierwszej gry, po prostu ich nie znosiłem. Niestety gra cały czas ma problem z glitchami, ale nie było ono jakoś specjalnie rażące. Tak właściwie te, które były na filmach, to jedyne, które się pojawiały. Najgorszą częścią gry były te elementy parkurowe, przynajmniej moim zdaniem, a zwłaszcza te z tymi pomarańczowymi latającymi cosiami. Nie podobało mi się to głównie dlatego, że po prostu mi to nie wychodziło. Więc generalnie myślę, że gra to takie solidne 7, może 8 na 10. Zaakceptuj mrok. Ciekawe, co by się stało, jakbym nie zaakceptował. Też tak umiem. What the fuck? Co to było? Co to było? Nie, nie, nie. Oh shit, oh shit. Dobra, nie było warto się popisywać. No, gdyby się udało za pierwszym razem, to byłoby zbyt dobrze. Six and a half hours later. W końcu! Do it. Przykro mi, Kata. Starałem się. No i w tym momencie przesadziłeś, Bode. Jeszcze jeden. Zgaduję, że w trzeciej grze będziemy musieli się teraz nią zajmować. Pewnie będzie typowe jakieś magiczne dziecko, które jest kluczem do wszystkiego. Nie, mam nadzieję, że nie. Zbudujemy coś, co przetrwa Imperium. Obiecuję ci to, przyrzekam. Może następna gra będzie po Imperium, albo na skraju upadku Imperium. Czeka nas jeszcze sporo pracy. Trochę zajmie skontaktowanie się ze ścieżką. I znalezienie anachoretów. I zbudowanie salonu. Trochę dziwne to miejsce, ale jest potencjał na franczyzę. To należy do ciebie. Raczej do nas wszystkich. Więc to był Jedi Survivor, teraz myślę, że wypadałoby przejść Fallen Order, więc dajcie znać, czy jesteście zainteresowani i nie wiem, może w formie live'ów też bylibyście tym zainteresowani. Ale to i tak dopiero jak wrócę z wyjazdu. Dziękuję jeszcze raz za bardzo pozytywny odbiór serii, a w międzyczasie możecie sprawdzić najdziwniejszy speedrun świata. Dziękuję bardzo, do widzenia.